Widzowie, powiem wam tak, nie mogę się doczekać. Jedna z najbardziej wyczekiwanych, jeśli nie najbardziej dyskusyjnie wyczekiwanych gier w moich osobistych, subiektywnych listach, no to zdecydowanie Kingdom Come Deliverance 2, premiera rzekomo w pierwszym kwartale, w lutym 2025 roku, więc jeszcze niestety sobie trochę poczekamy, ale spokojnie, nie gotują. To znowu oni, dlaczego Kingdom Come 2 będzie najlepszą grą o średniowieczu? No bo będzie, wystarczy popatrzeć, ale zobaczmy. Co tutaj konkretnie chłopaki powiedzą? Spójność wizji. Jeżeli zrobiłeś coś głupiego, no to masz głupie efekty. Świetne to jest. Czy da się poprawić najlepszą grę RPG w całej historii? A dlaczego ty mówisz do mnie jak do głupca? Witajcie bardzo. Ej widzowie, w Kingdom Come Deliverance 2 gramy z czeskim dubbingiem czy z angielskim dubbingiem? Bo dla samej tej sceny pomiędzy tym Polakiem, którą pokazali na zeszłorocznym Gamesconie, to uważam, że z czeskim dubbingiem to będzie szczere złoto, nie? Serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy największymi fanatykami Kingdom Come. Najlepsza gra na świecie. Miałem okazję zobaczyć Kingdom Come 2 i pograć trochę. Zazdroszczę. Wiem wszystko o tej grze. Jakiekolwiek pytanie mi nie zadasz, będę w stanie na nie odpowiedzieć. Mam ich trochę tutaj. 140 widziałem. Przedstawiamy dzisiaj w pewnym sensie dwie perspektywy. Tutaj osoba, która właśnie znowu wcisnęła kolejne 30 godzin w Kingdom Come. Możemy to połączyć z elementami, co ty widziałeś, w jakim kierunku to może zmierzać, gdzie jest ta poprawa, gdzie jest to podbicie stawki. Chcieliśmy wykorzystać tę okazję, żeby porozmawiać o tym, dlaczego tak bardzo czekamy na Kingdom Come 2. Zastanawiałem się, w jakim kierunku ona pójdzie, co będzie nowego przynosiła. Jedynka była świetna, ona przebiła w tamtym czasie wszystkie moje oczekiwania wobec tej gry. Kiedy Kingdom Come jeszcze było na Kickstarterze, nie do końca... Trochę adwokatem diabła tutaj będę, bo ja pamiętam, że Kingdom Come Deliverance zaraz po premierze, fakty, szybko to okiełznali, ale zaraz po premierze Kingdom Come Deliverance był bardzo niestabilny. Tam było całe mnóstwo błędów, które potrafiły ci po nawet 20-30 godzinach rozgrywki rozpierdzielić kompletnie save'a do tego stopnia, że musiałeś od nowa zaczynać rozgrywkę, nie? Co nadal nie umniejsza, że Kingdom Come Deliverance jest świetnym RPG-iem pod względem otwartości i przyjemności z eksplorowania świata, theory craftingu, rozwijania swojej postaci. Fabuła też jest dobra, chociaż ja mam taki zarzut, że w pewnych momentach Kingdom Come Deliverance był już mocno przeciągany, szczególnie ten tam, to był chyba przedostatni chapter. Nie? Jak w tym zakonie byliśmy, no to tam już dla mnie, jak grałem, to już się mega przedłużało. Ale nie było to, jakby nie przeważało to innych świetnych aspektów Kingdom Come'a, nie? Jakby nadal, jakby przymrażałem, nie było tak, że to sprawiało, że a, już nie gram. Tylko odczuwałem takie lekkie znużenie, ale zaraz szybko byłem wyciągany z powrotem powyżej powierzchni wody, żeby złapać dech. Bo gra jest rewelacyjna. Byliśmy pewni, czy CryEngine i firma znikąd jest w stanie zapewnić takie doświadczenie otwartego świata, RPG-a, jeszcze do tego realistycznego, ze specyficznym systemem walki. Przy Kingdom Come 2 jestem mega rozdarty, czy da się poprawić najlepszą grę RPG 2018 roku i być może jedną z najlepszych według mnie w całej historii? Było prawie jak Cyberpunk? No, aż tak, no jednak Polak potrafi, aż tak bym się nie zapędzał, ale nadal... No nie było tak, że oni zmietli wszystko i wszystkich, nie? Na starcie też było dosyć ewidentnych i irytujących problemów, które no, na szczęście zostały szybko zniwelowane, przez co no, Kingdom Come ma taki status, a nie inny i przez co osiągnęli też taką ilość zasobów, którą mam nadzieję w większości władowali w ulepszenie pomysłu w kontynuacji, którą będziemy zagrywać w 2025 roku. Elementów, który mnie zawsze w Kingdom Come fascynował, to jest absolutna spójność wizji na każdym poziomie. Ta gra nie jest perfekcyjna, jest dużo elementów, które mogą nas wybić trochę z tej imersji. Elementów gry po prostu. Elementów gry, tak. Zawsze takie rzeczy warto docenić, czyli spójność fabularna ze spójnością gameplayową i trzymanie się koncepcji przynajmniej realizmu w kwestii nawet ukazania feudalizmu, który przenika całą strukturę tego społeczeństwa. Cała akcja rozpoczyna się od zniszczenia Skalicy, co ukazuje te właśnie perypetie polityczne, walki między dwoma królami Czech. Świetne jest to, że właściwie wszystko sprowadza się do tego jednego wydarzenia. Przez całą grę żyjemy z konsekwencjami tego, co stało się w Skalicy. My staramy się jednocześnie w wątku głównym odnaleźć sprawców tego wydarzenia. Z drugiej strony, questy poboczne nieustannie nam przypominają, że to nie było coś, co pozostało bez wpływu na ten świat. Szukamy księdza, aby wrócił do wioski. To jest właśnie różnica. Dlaczego ja tak na przykład psioczę na Dying Lighta 2 w porównaniu do jedynki, że Dying Light 2 nie miał kompletnie tożsamości questów pobocznych. Były one nudne, odklejone od świata, w którym jest osadzony, a Kingdom Come, tam każdy quest poboczny był jakby
mini fabułą, mini kampanią fabularną, którą wykonywałeś. Jakby idealnie jest to wpasowane w świat i czujesz, że to organicznie się łączy w tą podróż, w którą jesteś zabierany na przestrzeni kilkudziesięciu, czy tam, no, nie wiem ile, żeby skończyć Kingdom Come'a, to chyba ile tak, z 80 godzin, nie? Coś takiego chyba, żeby zrobić Kingdom Come'a tak wolnym tempem, bez speedrunowania, no nie? No to ta podróż jest najważniejsza i to nawet jak masz takie nudne questy w Kingdom Come'ie, które się zdają powtarzalne na zasadzie idź do pięciu kowali, żeby wykuć miecz, coś takiego, to na tym etapie fabularnym, z racji, że jesteś po prostu wsiurem, który w dupie był i nic nie widział, to nadal czujesz, że tak musi być, że tak działa ten świat. Jesteś w tej imersji zagłębiony na tyle, że nie przeszkadza ci ta powtarzalność i ten no, nudne po prostu zadanie, bo odczuwasz, że tak ten świat działa, więc tak muszę piąć się po drabinie, żeby stać się kimś. Wioski, znajdujemy pracę dla wszystkich uciekinierów. W słynnym queście nosi wody. Z jednej strony on jest niezwykle nudny. Musimy mnóstwo osób przesłuchać, co robiły wcześniej, czy nadają się do tej pracy. Czy nie boją się brudnej pracy. To... Ja tam czułem ciągle pewien dyskomfort na zasadzie ciężar odpowiedzialności. Na innych zasadach Kingdom Come budował tą zależność gracza od tego świata. Co właśnie zawsze mnie interesowało z Kingdom Come 2, to, że każdy będzie mógł zacząć ją grać od początku. Pewnie mnóstwo osób nie zagra w jedynkę wcześniej. Chyba taka jest koncepcja, że stara się zarzucić tą prowincjonalność, nawet choćby przez zmianę miejsca akcji, poprzez przekierowanie Henryka jako istotnego, zbrojnego, już jest osobą też dojrzalszą, to widać nawet po tym, jak zmienili mu model postaci, już nie jest tym takim chłopkiem roztropkiem. I właśnie jak oni starają się podbić tę stawkę? Nie jest to w żadnym stopniu jakaś rewolucja, tylko ewolucja tego systemu na każdej płaszczyźnie niemalże, graficznej, mechanicznej. W sumie bardzo dobrze, no. Po co wymyślać koło na nowo, jeśli dobrze jedzie, chociaż to też może być zgubne, pozdrawiam Todd Howard, nie? Po prostu działa. Ale no, w przypadku Kingdom Come'a, no to wygląda na to, że oni robią to, co chcieli zrobić w jedynce, ale nie mieli jeszcze doświadczenia i zasobów i teraz na pełny gwizdek, na pełną parę próbują pokazać swoją wizję świata ze wszystkimi mechanikami, które chcieli, ale nie mogli w jedynce pokazać, nie? Twoim zdaniem jaka gra jest lepsza? Kingdom Come Deliverance czy Ghost of Tsushima? Nie, no Kingdom Come. Ghost of Tsushima nie jest złą giereczką, ale to jest taki solidny średniak, nie? Ja bym powiedział, że tak 7-8, nie? A Kingdom Come to jest taka solidna dziewiątka, może nawet 9,5. Ze wszystkich gier, chociaż wiadomo, że to jest trochę inny gatunek, ale jakbym miał wybrać grę, która wyżej, no to chyba, nie wiem, Red Dead 2 może bym dał, no ale Red Dead z kolei no nie jest RPG-iem, no nie? Tam jakby to jest inny gatunek, więc też ciężko to przyrównać. Skyrima lubisz? Skyrim uważam, że może być na równi z Kingdom Come'em, ale tylko i wyłącznie odpowiednio modersko poprawiony. Days Gone? Nie, no Days Gone to też... Days Gone wyżej... Days Gone to taka ósemka. Niedoceniana ósemka. Leciutko lepsze od Ghost of Tsushima, ale nadal nie ten poziom, co Kingdom Come oferuje. Czy fabularnej gra jest bezpośrednią kontynuacją? Dołączamy do Henryka, kiedy jedziemy zawieść list do niejakiego Otto z Bergowa, do zamku Turskiego. Zostajemy zaatakowani i gra w ramach tego prologu próbuje nam przypomnieć o wielu różnych skomplikowanych mechanikach. Pod kątem tej podbicia, tej skali, to rzeczywiście twórcy tutaj mocno stawiają na to, że no, trochę się cofniemy, ale po to, żeby pójść jeszcze dalej. Tutaj już gdzieś wejdziemy wyżej, na pewno czekają nas jakieś konfrontacje, spotkania z królami, którzy toczą tam właśnie bój o Czechy. W pierwszej części tak naprawdę to są konsekwencje. I bardzo świadoma decyzja, uważam, tego raz, że kontynuowanie marki i przywiązanie graczy do twarzy naszego poczciwego Henryczka, ale z drugiej strony ja nie chciałbym, żeby w dwójce Kingdom Come'a był system, że możesz, nie wiem, wgrać sobie save'a z jedynki, bo to by bardzo mocno rozdupcało balans, przez co też imersja by na tym cierpiała, nie? A tak, no to zgadzamy się na to, że no okej, nie wiem jak to będzie rozwiązane, że Henryk ciupał jakąś babę w oborze i mu belka na łeb spadła, przez co tam doznał jakiegoś tam urazu, że część jego umiejętności po prostu zanikła, ale będziesz mógł je na nowo albo w inny sposób rozwinąć, jak ci się będzie podobać w danej sytuacji, w której się znajdziesz, nie? ...walki wielkich tego świata dla małego obszaru, a my teraz wkraczamy w fazę tej wielkiej walki o władzę. Też między innymi z tego powodu, że ta skala będzie większa i Henryk będzie musiał pomóc w zbudowaniu takiej ekipy, która będzie właśnie stawiała opór władcy, który uzurpuje sobie prawo do władzy. Jeden super zabawny akcent w ekipie, w której jest Henry, będzie też Polak. I'm Henry. A dlaczego ty mówisz do mnie? Żart polega na tym, że on mówi po polsku. Bez jest z Polski.
To jak żeś nastukał tym zagnojonym kuciapom? Zauważyliśmy już w zwiastunie, że ma bardzo specyficzny język. Mówi na przykład: kurwa, już nie mogę się doczekać jakiegoś ruchania. Myślisz, że to... Polska górą! Obrażają nas? Nie wiem właśnie. Sam bym lepiej tego nie uczynił. Albo mówi: kurwa, jeb was. I jest też takie zdanie, które jak na przykład w hip-hopie się pojawia taki wers, to wszyscy mówią: ale słaby. Może tutaj będzie śmieszny. Twoja żona nigdy nie zapomni polskiej kiełbasy. On będzie tym śmieszkiem. Czy już to jest postać kultowa? Tak, to już rozeszło się tak. Klasyczny polski. No. Nie można zaimportować save'a z jedynki, natomiast decyzje, które podejmowałeś, jeżeli je pamiętasz, to będziesz mógł sobie odtworzyć, bo już w tym prologu była na przykład scena, że siedzą sobie w obozie. No nie oszukujmy się, widzowie, gdyby Kingdom Come był bardziej w kierunku Dungeons and Dragons, to jest gwarancja, że postać tego Polaka byłaby orkiem. Bić! Drużyna z Janem Ptaszkiem i pojawiają się rozmowy na temat jakichś tam historycznych wydarzeń. Jeśli chodzi o trzymanie się tego podbicia tej stawki w części drugiej, ta prowincjonalność jedynki oczywiście też determinowała to, jak wyglądały przede wszystkim starcia. Widać, że ta gra była początkowo pisana systemem walki 1-1, dlatego tam jest sporo tych aren, walk takich pojedynków rycerskich i oczywiście to ma swoje konsekwencje. Wiem, dlaczego musieli pewne rzeczy wyciąć. Jest taka ciekawa charakterystyka, że na przykład broń drzewcowa właściwie nie jest nieobecna. Dzisiaj słusznie uznawane jest to, że włócznia jest tą królową pola walki. Łatwa do wykonania, bardzo tania w produkcji, z zasięgiem, nadająca się do walki w formacjach bardzo dobrze, bardzo dużo atutów i gra tak realistyczna mimo wszystko i ona nie ma włóczni. Nie skreślałbym całkowicie tych włóczni, bo może gdzieś tam jeszcze coś takiego pokażą. Ogólnie walka na przykład z konia będzie bardziej rozbudowana. Ja rozumiem, dlaczego jej nie ma i absolutnie mi to nie przeszkadza. Doceniam bardzo to, jak oni, znając swoje możliwości, mieli tą odwagę wywalać rzeczy, które by im zepsuły koncepcję gry. Postawienie na szermierkę prowadzi do tego takich kuriozów, jak napadający ci jacyś chłopi i z jakąś lagą w łapie on trzyma perfekcyjnie jakieś gardy. Jakby był przeszkolony przez rzeczywiście rycerzy. Tutaj ta pewna teatralność tego musi być. Natomiast są tutaj takie dwa zjawiska, że na początku w prologu Henryk zostaje ranny i następuje takie typowo gamingowe wycofanie statystyk pewne, w pewnym sensie trochę jak, prawda, w God of War, nie, tam 3 Kratos wpadał do Styksu i tracił wszystkie skille. Z jednej strony jakby mają takie poczucie, że nie możesz zaczynać nowego RPGa jako taka najlepsza postać, no bo nie będzie to ciekawe dla ciebie. Z drugiej strony też no, pewnie jest jakiś limit tego super rycerza. Ale na przykład zakładam, że potrafisz czytać już. Część tych umiejętności jest zachowana, że potrafisz czytać, że na przykład masz jakąś umiejętność otwierania zamków, cofasz się w tym, z tymi statystykami, umiejętnościami, ale nie tracisz ich. Musisz trochę je odbudować po to, żeby rozwinąć je później jeszcze lepiej. Mam napisane, że do 6 poziomu spadamy ze statystykami. Zaczynasz jako na 15, a spadasz do 6. Później można levelować do wyższego, poza 20 gdzieś tam. A, no to interesujące. To daje taki efekt, że... A, że pewnie najpierw będzie taki prolog, gdzie tam rzekomo Henryk jest taki gigaczadem, jak już był pod koniec jedynki, chociaż wiadomo, że no jedni bardziej tak rozwinęli, inni tak rozwinęli w jedynce, whatever. I później będzie jakieś wydarzenie, że mu, nie wiem, kłoda na łeb spadnie i się cofniesz i od nowa sobie będziesz już decydować tak naprawdę, czy tam iść w szermierkę, czy w skradanie, jakieś skrytobójstwo kieszonkowe, jakieś kradzieże, dyplomacji, krasomóctwo. Spoko. Mi to w pełni odpowiada. Jakby ja nie kupuję płaczu Kwiku, że o, bo ja jestem wielkim fanem Kingdom Come'a i chciałbym swojego Henryka w dwójce po prostu przenieść save'a, bo inna gra to robiła. No okej, ale tak jak mówiłem, na tym ucierpiałaby po prostu imersja, bo jak to ogarniesz balansowo tak naprawdę przy ilości i możliwości rozwoju postaci z jedynki. Ten początek gry wydaje się, że będzie trochę łatwiejszy niż ten początek pierwszej gry, bo to była jedna z rzeczy dość specyficznych, że te pierwsze godziny Kingdom Come były bardzo trudne, że każdy quest w stylu otwórz zamek... Nie masz wytrycha nawet jednego. Męczysz się z tymi mechanikami, czy nawet strzelanie z łuku. Straszne to jest, ja podchodzący do królika na metr i tam, i tak... No, to strzelanie z łuku w Kingdom Come to... Daj spokój, nie? Drywno fest. Ale na przykład alchemia była zajebiście zrobiona w Kingdom Come. Kurde, było tak fun robienie tych mikstur nawet na początku. Mega, nie? Że tam możesz sknocić miksturę albo uważyć, tak odkrywać ten
kolejność gotowania, no mega, tak symulatorowo nawet bym powiedział, nie? Ale tak solidnie symulatorowo, a nie tak kanciasto jak w niektórych symulatorach. Nie trafiam. Pierwsze godziny to po prostu no, jesteś takim przygłupem trochę, który nic nie potrafi zrobić. Tego efektu już nie będzie, ale z drugiej strony... Nie wiem, Nerlo. Próbują zrobić trochę takie otwarcie na świeżo, bo w tym prologu, kiedy zostajesz ranny, jesteś tam przez zielarkę Bożenę, zostajesz uratowany, trafiasz do miasteczka pod tym zamkiem. Nie możesz wejść do tego zamku, ponieważ jesteś pozbawiony sprzętu, jesteś brudny, więc musisz w tym małym miasteczku na nowo jakby odbudować swoją postać. Zakładam, że to będzie taki właśnie prolog bardziej uczący cię gry, a później już wracasz do eksploracji i wykonywania questów. Jest tam dużo rzeczy. I to jest moja ulubiona rzecz w Kingdom Come, nie? Jakby rozwój postaci, fabułka, wszystko okej, okay. Ale dla mnie perfekcyjnie w Kingdom Come jest zrobione to, że idziesz sobie w tym takim settingu bardzo przypominającym polską wieś, polskie takie połacie, nieskolonizowane tereny, no nie, no bo to Czechy w sumie, no to wiadomo, i stwierdzasz, że no fajnie, no mogę tą ścieżką iść i tam będzie miasto, ale mogę iść w prawo, w pełny las, teselacja po prostu wyskakuje poza skalę i nagle tutaj zwierzyna. A tutaj znajdujesz jakieś jagody, a tu jakiegoś muchomora, a tutaj jakiś obóz bandytów, dostajesz pierdziel od tych bandytów, bo oni w ogóle nie powinieneś się do nich zbliżać, póki co, bo jesteś totalnym paziem. A tutaj obchodzisz ich, a tutaj jakieś ruiny, a tutaj jakaś jaskinia, no o, coś pięknego. Tak, tak dobry eskapizm można uprawiać w Kingdom Come, bajeczka. A jeszcze teraz jak ludzie zmodowali trochę Kingdom Come, no bo to nie jest jakby najwyższych lotów grafika, nie? Nie oszukujmy się, to nie jest jakiś fotorealizm, ale i tak ludzie już na tyle ją zmodowali, że jak masz jakiś super komputer, to no dobrze to wygląda, bardzo dobrze to wygląda, a nadal jest to CryEngine, który no często gęsto pozostawia wiele do życzenia. Których no nie dało się sprawdzić, kilkadziesiąt nowych perków, natomiast pod kątem walki pierwszy Kingdom Come opierał się mocno na ograniczonych możliwościach, dużo tych rzeczy było wyciętych, tam w ogóle nie było na przykład kowalstwa, które teraz w dwójce będzie, pojawi się jako rozbudowana minigierka w stylu alchemii. Zmienili trochę ten system. Czekaj. W dwójce będzie, pojawi się jako rozbudowana. Wine growers? Czyżby już mam swoją specjalizację? Pędzenie bimbrów wszelakich? Bardzo dobrze. Minigierka w stylu alchemii. Zmienili trochę ten system celowania i blokowania, bo jest on trochę bardziej przejrzysty, jest mniej tych stref, w których możesz wymachiwać bronią. No i jest też na przykład takie rozróżnienie, że miecze mają tam bodajże 4 te strefy, a broń obuchowa jest prostsza w użyciu i ma chyba tylko 3 takie strefy ataku i obrony, więc jest to chyba trochę taki ukłon dla ludzi, którzy chcieliby prostszej walki, czyli po prostu bierzesz jakąś maczugę i... Tak jak mówiłeś o tym właśnie wieśniaku, który perfekcyjnie blokował, no to możesz ty być teraz w dwójce. Największą rzeczą, którą pokazywali, były kusze, gdzie też będą podzielone na różne klasy i oczywiście w charakterystycznym... Która animacja junkie. Będą to takie kusze jak psiu naładowana. Tak dokładnie się ładuje. I jest takie bardzo charakterystyczne, że strzelasz z tej kuszy. Wszystko mogli zmienić, ale nie system walki. No jest tutaj uproszczenie tego systemu walki. I okaże się, czy jest to uproszczenie dla większego komfortu, ale nie ułatwienia, czy jest to uproszczenie, żeby normiki nie beczały, że za trudno zagrać Kingdom Come 1. Grałem już. Nie ma żadnego odrzutu, zupełnie jak prawdziwa kusza. Energia idzie gdzie indziej. Strzeliłeś. Im cięższe, tym dłuższe ładowanie. Pewnie będzie można właśnie skracać takie rzeczy jakimiś perkami, tak. No i broń palna też będzie taką ultimatywną bronią. Wystrzelisz, zabijesz kogoś i nie na... Shotguna! Będziesz musiał pewnie zmienić na miecz i walczyć dalej. Możemy się odnieść znowu trochę do jedynki. Te wszystkie elementy mogły działać samodzielnie, ale ta gra ujawniała właśnie taką swoją słabą stronę, jeśli chodzi o system walki, kiedy dochodziło do masowych starć. Widać było, jakie są kłopoty na przykład AI. Ciągle mówimy o tym podbijaniu stawki. To jest właśnie to, czy uda im się to wszystko sprowadzić nawet może do bitew na większą skalę. Wydaje mi się, że tutaj może być problem, bo to jest walka z trochę CryEngine'em, który jest specyficznym silnikiem i w tym, co grałem... Plus jeden. W zasadzie była scena bitwy, bo prolog zaczyna... Mogłoby być gorzej, mogli to robić na Unity. ...się od momentu, w którym gramy w ogóle nie Henrykiem, tylko ojcem Boguta, który bierze udział w obronie oblężenia zamku i stoimy na flankach z kuszą właśnie. Tam była pokazana ta taka niby duża bitwa, no i wyglądała ona tak jak... Może uprościli walkę pod kątem mechanicznym, by więcej przeciwników rzucić na gracze i mimo wszystko mieć opcję wygrać? No może, no ale no tak czy siak, no to jest to takie uproszczenie i poświęcenie aspektu technicznego walki na rzecz większej efektywności i akcji, no nie? No która no, jest pożądana, jeśli chcesz trochę poza swoją niszę wyjść, nie? Na pewno oni mają o wiele większe projekcje na temat sprzedaży Kingdom Come 2.
nie tylko no, ze względu na markę, jaką zbudowali, ale też mają chrapkę, żeby trochę większy kawałek tortu zgarnąć. Co jest zrozumiałe, no, tylko wszystko zależy, jak to zbalansują. Ja mam nadzieję, że nadal walka będzie jakby... Ja jak się decyduję już na takie coś, że na początku jak skręcam w las, bo mam taki ten, że nadal będę dostawał wpierdziel od jakichś rzezimieszków, którzy tam obozują. Dopóki się nie nauczę albo się nie wyszkolę, że nienawidzę świata, który jest tak zeskalowany, albo świata, który jest łatwy po prostu. Jakbyś się spodziewał, jakby wyglądała w pierwszym Kingdom Come, czyli armia atakuje drzwi, no to jest tam 20 rycerzy biegnących. No jestem ciekawy, czy uda im się zrobić poza jakimiś cutscenami, czy poza jakimiś mocno wyreżyserowanymi rzeczami takie sekwencje, że rzeczywiście jest pole i dwie armie. Może jeszcze nie w Kingdom Come 2. Rzeczą, która nadal w jedynce imponowała i w dwójce wydaje się, że będzie imponowała jeszcze bardziej, jest właśnie ten imersywny świat i takie odgrywanie postaci w nim. Dla mnie Kingdom Come jest jakby powrotem do tej ścieżki, z której zeszły RPG na pewnym etapie, czyli to jest trochę ta ambicja Gothica Morrowinda Obliviona, czyli nieperfekcyjnych gier, ale które mówią, to jest roleplayowanie na innym poziomie. Nawet nie chodzi o to, czy wszystkie twoje decyzje mają wybory. Nie, ty faktycznie możesz zobaczyć, że świat jakoś reaguje na twoje zachowania, nawet w takim bardzo małej, jakiejś mikroskali. Jeśli gdzieś miałbym powiedzieć, że jest jakaś imponująca zaleta tego studia i tego, co zrobili z Kingdom Come 1, nie obawiali się takich rzeczy jak mapa nie będzie zbyt duża, bo mapa w Kingdom Come 1 jest dość mała. Oczywiście ona wydaje się być początkowo większa przez powolność względną eksploracji, ale to później trochę tak przyspiesza i wyeliminowanie mechanik, które w innych grach z otwartym światem byłyby czymś takim mega naturalnym. Nawet oczyszczanie obozów jest połączone z jakimś konkretnym questem, ale nie ma czegoś takiego, że pójdziemy w las i będziemy chodzić po nim 45 minut i gra wygeneruje niczym w Far Cry'u atrakcję. To jest też trochę takie... Zrespi wokół ciebie przeciwników, żebyś miał co robić. To jest też paskudny zabieg. Konstruując otwarty świat, to podstawowym kluczem tak naprawdę do tego, żeby to się ze sobą zespajało, jest, że świat funkcjonuje, a właściwie stwarza wrażenie, że funkcjonuje, niezależnie czy gracz tam jest, czy go nie ma. Nie jest tak, że wszystkie atrakcje w postaci, nie wiem, bandytów, jelenia, cokolwiek by tam nie było, to czeka tylko za rogiem, aż gracz się zjawi, żeby na niego wyskoczyć. Tylko ty, wchodząc komuś w paradę, masz wrażenie, że spotkaliście się w taki organiczny sposób, że oni rzeczywiście tam funkcjonują, rzeczywiście mają ten obóz, rzeczywiście te dziki tutaj jakoś migrowały, bo były, nie wiem, wypchnięte przez rozrastające się miasto albo coś w tym stylu. A ja jestem najbardziej ciekaw, jak oni w Kingdom Come 2 rzeczywiście ten system takiej kolektywnego zbioru NPC-tów opanują. Jak to będzie, jak one będą zapamiętywać, jak będą reagować, jak na dłuższą skalę będą reagować, jak, nie wiem, zamordujesz kogoś w mieście i przez to cię złapią i wychłostają, ale później tam zostaniesz uwolniony albo odsiedzisz swoje, to jak to będzie wyglądać w drugim, trzecim rozdziale i tak dalej, czy nadal będzie coś takiego, że przez to, że zamordowałeś, nie wiem, męża jakiejś kobity, to ona później, nie wiem, będzie się puszczać pod latarnią, no bo nie miała jak się utrzymać i ją spotkać i ona ci to wytknie, nie? Powiedzenie graczowi, jeżeli zrobiłeś coś głupiego, no to masz głupie efekty. Świetne to jest. Sam ten rozmiar świata ma się trochę zwiększyć, bo oni mówią, że on będzie gdzieś tam miał 25 km kwadratowych, gdzie w jedynce gdzieś tam się wylicza, że 16 ma. Tu jest od strony technicznej jakieś taka rzecz, że podobno będzie jakiś podział na mapy, że CryEngine ma tam jakieś ograniczenia, że to będą dwa światy. Czyli trochę jak w Wiedźminie, gdzie był mimo wszystko Velen i Skellige, to były osobne lokacje. No i sama kwestia tego dużego miasta. Jakby nie patrzeć, w jedynce gra ewidentnie toczy się na jakiejś prowincji zapomnianej przez większość wielkich polityków tego świata. Największa miejscowość, którą zwiedzamy, Rataje, niewybrukowane ulice. Dalej to jest absolutnie zadupie Czech. Największe miasto to będzie Gutenberg, Kutna Hora, którą mieliśmy okazję zwiedzić na tym wyjeździe i przekonać się właśnie, jak odwzorowują prawdziwe lokacje. Widzieliśmy tam dosłownie po prostu człowieka, który chodził z wielkim screenshotem i pokazywał, jak wygląda to w grze. Ale zajebiste. W rzeczywistości. Tutaj twórcy wchodzą w takie detale, w tak duży research, głównie terenowy, że jeżdżą gdzieś, badają, że podobno firmy z innych branży zwracają się do nich o to, żeby się podzielić tym researchem. Też dużo tych miejsc w Czechach, w których kompletnie nic nie było, jak tam Rataje czy coś takiego, to są trochę takie miejsca pielgrzymki, że tam robi się jakaś taka mikroturystyka, że tam ludzie jeżdżą sobie zobaczyć. Najfajniejszym aspektem jest to, jak właśnie się zachowują ludzie w tym świecie i jakie rzeczy się w tym świecie dzieją. Wszystkie te mechaniki, tak jak mówię. Coś takiego nie grali? Nie, no wiesz, zarówno miasta w GTA 5, jak i, nie wiem, lokacje w Red Dead Redemption, no to
też były budowane na bazie faktycznych miejsc z danego okresu albo po prostu z teraźniejszości, tylko przerobione na czasy tam poprzednie, czy tam obojętnie, nie, do tego, do settingu gry. No ale to też świadczy o tym, ile oni pracy w to włożyli, żeby zagwarantować wiarygodność po prostu tych miejscówek, nie? Że to nie jest po prostu, cześć ChatGPT, wygeneruj mi miasto, w którym będzie dużo ludzi w okresie średniowiecznym, tylko jest wzięty ten element ludzki, jak to wszystko ewoluowało, albo jak to kiedyś wyglądało, i odpowiedni research jest zrobiony, no to no się tutaj Czesi, kurde, nie patyczkują i bardzo dobrze. Zostają przeniesione, czyli musimy jeść, musimy dbać o to, jak jesteśmy ubrani, musimy się myć. Jest trochę w pracy włożone w to, żeby to było bardziej imersywne, bardziej bezpośrednie. Chyba takim najbliższym skojarzeniem, jakie tutaj mam, jest Red Dead Redemption 2. W Red Deadzie dodali takie mikro interakcje i tutaj wydaje się, że trochę też tak to działa, że system dialogów zostaje w pewnym sensie uwolniony z tej scenki takiej dialogowej, że można też prowadzić dialogi takie bardziej naturalne, typu, że jedziesz na koniu, ktoś cię woła, możesz mu coś odpowiedzieć, że możesz się do kogoś przysiąść, on cię w jakiś sposób obrazi, to ty możesz go obrazić też jeszcze bardziej. Widziałem zakutego w Czy zapomniałeś swoich ubrań? Ta, zostawiłem je w domu twojej starej, jak ją ruchałem. Piękna sprawa, już wiem, jak ja będę grał, no. Dobrego zakończenia na pewno nie będzie. Dyby, którego można było zwyzywać po prostu. Tak to wyglądało. Dzieci chodziły i szydziły, że to był element tej kary. Nawet można wyłapać takie detale w stylu, że przyzywasz konia, gwizdzesz na niego, wtedy postać gwizdże i na przykład kobieta obok mówi: na mnie gwizdzesz? Nie jestem zainteresowana. Are you whistling at me? I'm not interested. Znowu dołożę coś z jedynki. Świetnie udało im się na każdym aspekcie trzymać tej koncepcji, którą sobie wymyślili. Fantastyczne jest dla mnie to, że nawet jak tam dojeżdżaliśmy do granicy otwartego świata, Henryk ma odpowiednie teksty, które dobrze tłumaczą. Na przykład: nie mogę opuścić służby pana Radzika. Abych mógł opuścić kraj, potrzebuję zwoleni pana Radzka. Zrozumiałe, no nie możesz po prostu, no jesteś na czyjejś służbie. To jest ta zaleta przypisania Henryka do konkretnej roli. To znaczy, że nie możesz stworzyć, bo ja będę druidem, albo ja jestem orkiem i liczę na to, że świat zareaguje na to, że jestem orkiem. Oni mówią: nie, ty będziesz Henrykiem, synem kowala, rycerzem, ale dzięki temu, gdzie indziej jest... Masz zobowiązania. ...manewru jako postaci. Fantastyczne jest, jak świat na ciebie reaguje. No, tam jest mnóstwo takich rzeczy i to też jestem ciekawy właśnie, ile jeszcze da się tego zrobić. Ja pamiętam takie rzeczy typu, że patrzysz zwłoki, mówisz: dobra, to sprawdź, co w nich jest, przechodzi jakiś chłop i mówi: co tu się dzieje? Ej, zwłoki, zamordowałeś go, i zaczyna uciekać do miasta. Nie? To jest taka nietypowa sytuacja. I ty stoisz i mówisz: co robić? Zabić go, czy uciekać, odjechać stąd? W tych zwiastunach widzimy na przykład Henryka tam, jak dostaje chłostę, czy coś takiego. I oczywiście ten system nadal przestępczości na przykład konkretnie będzie tak rozbudowany, że jeżeli ktoś cię zobaczy, to spróbuje skonfrontować się z tobą, jeżeli jest wojownikiem, albo pobiegnie do strażnika, jak strażnik przybiegnie i zobaczy cię na miejscu, no to powiąże cię z tym. Jeżeli cię już tam nie będzie, to może cię nie powiąże. Twórcy sugerują, że ten system ma być trochę bardziej zniuansowany, natomiast ciekawie brzmi to, że ma się pojawić takie coś, że jeżeli już za bardzo się zaangażujesz w tą przestępczość i za bardzo będziesz sobie hasał po tym świecie, to może dojść do sytuacji, gdzie zostanie ci wypalone znamię złodzieja. To brzmi trochę jak taka Kingdom Come'owa wersja, nie wiem, Gildii Złodziei. W Falloutie 2 to było, tak, mogłeś zostać tym handlarzem niewolników i to determinowało już reakcję całego świata na ciebie. Tak, i to jest właśnie ciekawe, że twórcy Fallout 2 był genialny pod względem możliwości, co mogłeś robić, nie? Tam do takich absurdalnych rzeczy dochodziło, że jak miałeś wysoko rozwinięte krasomóstwo, to mogłeś przekonać kogoś, żeby pożarł własne dziecko. No, Fallout 2 to był na tamte czasy absolutna rewolucja i gigantycznie zawieszona poprzeczka. Do dzisiaj tak naprawdę jest. Sugerował, że normalni ludzie mogą rozpoznać to znamie i traktować cię gorzej, ale z drugiej strony, że ludzie z półświatka mogą jakoś cię rozpoznać i może ci to otworzyć jakąś drogę do może innej działalności. To brzmi, to mnie to bardzo ciekawi. Miałem taką jedną sytuację, że starałem się ukraść księgi chyba. Źle opracowałem plan mojego wielkiego skoku, który jest oczywiście w ogóle nieplanowany fabularnie. Co wymyśliłeś sobie? Wymyśliłem sobie go i się okazało, że zrobiłem to o godzinie, w której wszyscy szli spać. Złodziej! Drzwi się otwierają, ja tam się schrałam. Złodziej! Co tu się dzieje? Ja skończyłem w więzieniu. Gdyby nie to, że Kingdom Come 1 uwzględniał, tak jak powiedziałeś, mnóstwo rzeczy, no to dzięki temu możemy wierzyć w to, że Kingdom Come 2 prawdopodobnie nie obniży tego poziomu. Być może rozczarować jedynie tym, że już to widzieliśmy, tylko jest jeszcze trochę szersze, albo jest trochę więcej tych przewidzianych reakcji. Dla mnie fascynujące jest to, że ty możesz skończyć grę bez seksu w ogóle, nie dać się uwieść nikomu i dostajesz za to achievementa, jest bardzo rzadkim achievementem. Achievement prawiczka.
Na przykład możesz odbudować miejscowość bez nauki czytania i tam masz jakieś takie, że jesteś jakimś genialnym inżynierem. Tak, tak, że po prostu nauczył się czytać, a odbudował miejscowość. Nie wiem, czy w ogóle jest jakakolwiek inna gra, która stara się odtwarzać jakieś wątki historyczne. Jeśli czytacie dobrze te wpisy jeszcze z pierwszej części. Ale mi się gęba cieszy, bo widać, że oni są tak samo zajarani Kingdom Come dwójką, jak ja jestem zajarany, nie? I podejrzewam, że ludzie, którzy tworzą Kingdom Come, to są jeszcze bardziej zajarani tym, że robią coś, co od dawna chcieli zrobić i no to jest taka, wiecie, światełko w tunelu, nie? Pośród tego korporacyjnego chłamu, że da się jeszcze, nie? Na dużą skalę zrobić coś wyjątkowego. I to jest takie ciekawe, że oni nam... Oby tak było, oby. Możesz poznać historię. Bo jeszcze nie wiemy. Wiesz, który umrze z nich wcześniej. Jak poczytasz sobie, to na przykład wiesz, że Jan Ptaszek umrze tym, a w tym roku, bo to jest bazujące na prawdziwej postaci. Możesz już znać finał historii, ale to nie jest w sumie aż tak istotne. W zasadzie w tych głównych questach ona zawsze gdzieś podąża za jakimiś tam wydarzeniami historycznymi i my tam może mamy jakiś udział albo wpływ na nie. Przy okazji ta gra przy pomocy questów pobocznych gdzieś pokazuje je czasami w humorystyczny sposób, czasami w poważny. Jakieś takie problemy, codziennego życia. Myślisz, że w takim razie te dziewczyny, co w lesie brały narkotyki, to tak nie było? Mówisz o tym queście, że tam wizję masz tak, potem? Tak. No. To jest w ogóle śmieszne, bo Zyta to jest rzadkie imię. Tam jest Zytka i ona zamienia się w świnię. Chcę tebe, prasę, teda złoto. Ja to wiedziela. W tak krótkim czasie nie dało się pokazać tej złożoności, wielowątkowości, ale także przemnożenia tych questów przez upływ czasu jakiś, bo to też w Kingdom Come pierwszym było dość ciekawe, że niektóre z tych questów, jak na przykład zrobiłeś coś za wolno, mogłeś nie zobaczyć tego, co mogłeś zobaczyć. Ta gra nie bała się robić... Czyli nie było klasycznego dysonansu ludonarracyjnego. Zawsze, czy w każdym, teraz nie pamiętam, czy w każdej sytuacji oni się przed tym zabezpieczyli w jedynce? Chyba tylko w kluczowych takich momentach, nie? Gdzie jakby na chłopski rozum jasno było wyczuć presję sytuacji, no nie? Ale to dobrze, nie? No bo to jest takie głupie, nie? Na zasadzie, że o Boże, Boże, powieszą mojego męża! Spokojnie, wrócę tam za jakieś 42 dni w grze. Takiego, co szczerze, nie widziałem takiej gry nigdy, która ma odwagę zakończyć questa i nagle okazuje się, że ty możesz go przywrócić do życia, bo masz nowy wątek. Na przykład była kwestia takiego kowala, który stracił syna, znaczy zaginął syn po turnieju, który wygrał. Ja poprowadziłem ten dialog w ten sposób, że ja też byłem w turnieju, ale przegrałem, więc nic nie wiem. No to szkoda. I quest zakończony niepowodzeniem, a ja, o Jezu, ale zepsułem. Okazuje się, że kiedy wygrasz w końcu ten turniej, zostajesz napadnięty w końcu w trakcie takiego wydarzenia. Jak nie masz podki na save'a, no to trudno, historia toczy się dalej. To też jest zajebiste w Kingdom Come, że nie możesz robić takiego save abusingu na zasadzie, a dobra, tu chyba będzie jakaś ważna konwersacja, która zaważy o dalszych losach, to save'ujesz i sobie badasz, nie? Tylko masz odpowiedzialność na sobie jako gracz na tym, żeby rzeczywiście podjąć decyzję tak, jak ty myślisz, że chciałbyś poprowadzić daną konwersację, z czym będą wiązać się konsekwencje. No bo nie możesz sobie po prostu tak save'nąć od tak, nie? Bo save'y są tylko wykonywane za pomocą picia potek i w dwójce też to będzie piastowane dalej. Drodze przez tego czarnego Piotra, który jest takim typowym zwycięzcą tego turnieju. On ma zatrutą broń, jest taki dość mocny, rzeczywiście zaskoczył mnie. I jeszcze popełniłem śmieszny błąd, bo ja go ogłuszyłem ciosem w głowę i on padł. Ja zacząłem przeszukiwać mu ekwipunek. I on obudził się, wstaje i mnie zatukł do końca. To si smysl, że... Zabiłem go i wracam do kowala i mówię, już wiem, jaka jest sprawa. I zakończyłem tego questa, pomimo tego, że był wcześniej zakończony niepowodzeniem. I myślisz, jakie nietypowe rozwiązanie. Takie wątki wydaje się, że jak najbardziej będą w dwójce kontynuowane. Mieliśmy na przykład z późniejszej części gry... Jaka to jest w ogóle multi, nie, no nie, bardzo mi się podoba, jaka to jest multi... warstwowość, nie, rozgrywki, że z jednej strony zakończyłeś, ale przy odrobinie szczęścia i eksploracji jesteś w stanie nadal nawiązać do tego wątku, który teoretycznie zakończyłeś przez swoje złe kwestie dialogowe, co nie tak do końca, ale reaktywuje to, że możesz wrócić do tego NPC-ta, nie jest takie klasyczne, że quest się skończył, wszystko spoko, już teraz praca, tam jestem sobie kowalem, nie? Mega to jakby pomaga immersji, no... Tak mi się to podoba, bo to taki, no, wiecie, no, życie jest skomplikowane, ludzie są skomplikowani, więc jeśli jesteś w stanie taką multiwątkowość zagwarantować w grze, no to już jest gigantyczny krok w stronę sukcesu, żeby
ten świat był wiarygodny. Quest z niejakim Menhartem, który był jakimś germańskim mistrzem miecza, który ze swoim uczniem przyjechał do Gutenberga i chciał szkolić ludzi. W pewnym momencie wyzywa cię na pojedynek, żebyś właśnie pokazać, czy jesteś dobrym wojownikiem. Przez to, że toczysz walkę na rynku, no to przychodzą członkowie cechu rycerskiego, którzy mówią, że nie wolno się przecież bić bez naszej zgody. Twórcy na tym pokazie powiedzieli, że jak będzie ten dialog, musisz zareagować na ich kłótnie i jak nic nie zrobisz, to ten mistrz miecza zostanie wyrzucony z miasta. No i w tym momencie quest się zakończy. Ale oczywiście gdzieś później możesz go znowu spotkać i możesz gdzieś tego questa w dłuższą drogą do niego wrócić. No ale oczywiście jak się zaangażujesz w tą rozmowę, no to ten quest natychmiast się zaczyna i on dosłownie mówi ci, że jeżeli byś wykradł miecz cechu rycerskiego i go powiesił na rynku, to to oznacza, że oni rzucają mu wyzwanie. Poczekałem do nocy, żeby wszyscy poszli spać, otworzyłem tam sobie zamek, wkradłem się do środka, no i przyłapał mnie tam jeden chłop i mówi, co ty tu robisz. Zakradłem się tam ponownie, znalazłem ten miecz, zaniosłem go na ten rynek, quest jakby się kontynuował i doszło do tej konfrontacji, że na rynku się spotykają ten cech i ten germański mistrz i oni mówią, że oczywiście my tego miecza nie daliśmy, no ale skoro już jest, no to będziemy musieli zrobić ten turniej. Ten gość, który mnie przyłapał, mówi, no ale ja cię widziałem w moim domu, więc coś tu jest nie tak. Jakby gra w pewnym sensie jakby zareagowała na to, że zostałeś przyłapany, przynajmniej tak to wygląda. Konsekwencje. Może jest tak zawsze, a może nie wiem. Dało to poczucie, że małe kroczki w tym questie mają swoje konsekwencje. To daje nadzieję właśnie na to, że tak będą te questy wyglądały. You fight like an old hag! Dochodzi do tego jeszcze taki element tego, że ty jako gracz możesz czasami robić głupie rzeczy, bo ja na przykład w tym turnieju, gdzie jest ten mistrz germański, jego uczeń i ty jesteś w jednej drużynie, w drugiej jest ten lokalny cech rycerski, jak ty kończysz swoją walkę, to oni zaczynają swoją. I jako, że to realnie coś trwało jakiś czas, no to ja korzystałem z otoczki turniejowej i z cateringu, więc poszedłem sobie zjeść kiełbasę, no i wypiłem bardzo dużo wina i w którejś tej walce Henryk zaczął być totalnie nawalony. Miałem ubaw z tego, że jestem w tym turnieju, walczę, Henryk beka, wszystko się trzęsie. Są takie drobiazgi, które tak jak mówisz, one nie muszą mieć znaczenia takiego kolosalnego. Czasami mam wrażenie, że w roleplayach zaczęliśmy mieć takie oczekiwania, że gra się do tego odniesie pod koniec gry. Pamiętasz to, jak to zrobiłeś? Nie wszystko musi prowadzić do takiego rozwoju sytuacji. To ty się jak z tym czujesz, jak ty odegrałeś też swoją postać, jest równie ważne. Ja jestem właśnie ciekaw, jak oni nawet napiszą te nowe questy, bo mam wrażenie, że... Ile zakończeń będzie? W pewnym sensie grą kompletną, żebym się nie zdziwił, gdyby ona nigdy nie miała sequela, choćby dlatego, że ona jest jak dla mnie pieśnią pochwalną dla pewnego całego rozwoju gatunku, w sensie, że mało jest tam questów, które można byłoby potraktować jako coś kompletnie nieistotnego, a czasami są mają coś pod spodem dziwnego. To jest fajne, że będą dalej te questy oparte na tym, że masz coś zrobić i możesz wykorzystać różne mechaniki, różne systemy. Cóż, tu możemy tylko zawierzyć im, że tak będzie. Fascynujące jest właśnie też to, że wiara jest tak istotnym elementem przedstawionego tego świata. To jest to, że... Zauważcie też, widzowie, jaka tu jest też transparentność, nie? Od Warhorse'a, od twórców Kingdom Come'a. Nie ma takiego gdybania na zasadzie o, Kingdom Come, 5 razy większa mapa, 500 godzin kontentu, 849 zakończeń. Tylko oni konkretnie pokazują cegiełka po cegiełce, jak budują świat, który ma być wiarygodny, który ma być imersyjny, jak ten ciąg przyczynowo-skutkowy rzeczywiście działa w świecie, który tworzą, nie? Że możesz coś źle rozegrać, ale później to do ciebie wróci, możesz to naprawić albo jeszcze pogorszyć, albo jakiś błąd może ci wydłużyć drogę w jakimś questie, żeby osiągnąć wynik, jaki chcesz. Dom.com toczy się jeszcze przed reformacją i to jest Europa czysto katolicka. Ten aspekt nawet wiary udało im się przedstawić jako element codzienności. Nawet zwróciłem na to uwagę, że ja jakby nie grałem dawno w Kingdom Come pierwszego, i więc jak grałem w tą dwójkę, to zaskoczyło mnie to, że postać, nie wiem, bohater, czy tam ktoś żegna się na przykład. Zapomniałem po prostu o tym, że rzeczywiście w Kingdom Come, w tym świecie magicznym, nie istniejącym, takim dziwnym magicznym świecie. Oczywiście Kingdom Come to jest jak z modlitwy przyjdź Królestwo Boże. Muszą się trzymać tej koncepcji, że faktycznie jest trochę jak fantasy, świat, w którym wiara była nie elementem wyboru, tylko była elementem absolutnie kultury. Byli innowiercy, mogli być jacyś heretycy, ale ogólnie nie uznawało się, że może być osoba, która jest bez wiary w cokolwiek. Oczywiście właśnie jedynka pokazywała te aspekty takiej krytyki trochę kościoła. Tutaj właśnie z tego, co mówią, nawet chcą trochę to pogłębić. To jest trochę jakbyśmy, nie wiem, w teraźniejszości dzisiaj, oczywiście pomijając jakieś tam kraje totalnego trzeciego świata, czy tam nawet czwartego świata, jakbyś miał kogoś, kto kompletnie nie korzysta z internetu. Tak, nie mówię, że tam, nie wiem, nie ma konta na Facebooku czy coś takiego, tylko osoba, która kompletnie nic, zero, żadne Wi-Fi, żadne ten, zapomni,
nic, nie? Tylko no to też właśnie odwzorowuje tamte czasy, że no wtedy no to było tak zaimprintowane w ludziach, że no wiara była po prostu częścią egzystencji ludzkiej, nie? Żeby właśnie wyjść z tej pozycji takiej prześmiewczej trochę. Pojawiają się te elementy brzejących się wojen husyckich, wojen opartych na różnicach właśnie w podejściu do religii. To nie jest tak, że tam wszystkie postacie duchownych są negatywne. Te questy klasztorne tam są takie specyficzne, bo ten klasztor to jest taki jednak sprytne przedsiębiorstwo. I to szczerze, no jest to prawda, ale fajnie, że oni nie starali się uniknąć ani tego podejścia jako wiary, jako czegoś powszechnego. Czyli jest coś specyficznego tym, że na przykład napadają ci bandyci, ty go bijesz w głowę, a on o Jezu Chryste mówi. Chryste. Ty raz Jezu Chryste mówisz, ty chciałeś mnie utłuc. To jest jak ostateczny dla mnie dowód na to, że oni, ta wierność, nawet jeśli osiągają ją jak czasami trochę naokoło, jest absolutnie wyjątkowa. Czasami żałuję, że CDEP poszedł właśnie w fantasy science fiction. Trzeba było zrobić właśnie dobrą, realistyczną grę RPG osadzoną na terenie Polski. CD Projekt, nie jest jeszcze za późno z Wiedźminem 4. Po prostu przenieście go, tak? Przenieśmy go na do prawdziwości. Czasy Zygmunta Starego. Oj, nie wiem. Wydaje mi się, że Redzi to już jakiś czas temu podjęli decyzję, że raczej idziemy w stronę Ubisoftu, a nie Warhorse'a i następny Wiedźmin to będziesz miał jeszcze więcej wykrzykników, więcej znaków zapytania, większą mapę i idź sobie bezmózgowo czyść. Bez jakichś pomyślunku, konsekwencji albo reakcji. Kingdom Come, świetna gra. Zapominam o niej czasami, jak ktoś mnie pyta, wymień swoje ulubione gry i zapominam o niej. Po tym powrocie będę o niej pamiętał i jestem mega ciekaw, czy dwójka podbije tę stawkę. Ja się też zastanawiałem nad tym pod kątem no najbardziej oczywistego porównania. Wiedźmin, Wiedźmin 2, Wiedźmin 3. Dopiero chyba jakby Wiedźmin 3 był tą grą, która zyskała taką globalną popularność. Oczywiście, że tak. I podbiła tą skalę dużym światem. Mówię o tym nie grając w dwójkę, ani trójkę, ani w jedynkę. To jest pretekst do jakiegoś filmu. Kingdom Come 2 osobiście mi się bardzo podobał i wiem, że się w niego wkręcę, to obawiam się, że może mieć problem z takim dotarciem szerzej. Oczywiście wizualnie jest lepszy, ma pewne takie ułatwienia, wygładzenia tego systemu, typu, że na przykład jak odpaliłem sobie jedynkę ostatnio, jak jedziesz na questa i z kimś ktoś do ciebie mówi, to ty musisz zwalniać, przyspieszasz, a w dwójce będzie, tak jak w Red Deadzie, system śledzenia kogoś. Natomiast w takim ogólnym sensie nie jest to taki przeskok chyba jak kolejne Wiedźminy. Taki nowy odbiorca będzie chyba miał dość podobne wejście jak do jedynki, tak mi się wydaje. I zastanawiam się, na ile to pozwoli im rzeczywiście przeskoczyć wyżej, jeżeli mówimy o skali gry, wyżej w skali tej... Też nie sądzę, że to będzie przeskok jak z Wiedźmina dwójki na trójkę, już tam pomijając dyskusję, czy to dobre, czy niedobre, ale będzie to po prostu ewolucja i pokazanie tego samego obrazu, ale jakby na większym płótnie, jakby kunszt malarski nadal na wysokim poziomie, tylko że teraz no zamiast na tam takiej zwykłej ramce na stelażu, to będziemy mieli kurwa wielką mozaikę na całą katedrę, nie? Tak mi się wydaje, nie? I właśnie popularności. Oni dawno temu mówili o tym, że to będzie gra w realiach wojen husyckich. To nie są jeszcze wojny husyckie. Dopiero się rozgrzewają. I zastanawiam się nad tym, czy zmierzają do tego, że trzecia część będzie faktycznie już w realiach wojen husyckich, tak jak tutaj jest ta eskalacja Rataje, Kutna Hora, to może będzie Praga. O, teraz masz ogromne miasto. Może tak być, ale tak czy inaczej chyba są na dobrej drodze. Na świetnej drodze. Było bardzo fajnie pograć. Zazdroszczę. Jak byłem na tym pokazie, zastanawiałem się nad tym, dlaczego Czechy stoją tak bardzo realistycznymi grami. Rozmawiałem z jednym z twórców, pytałem się go, czy jest jakiś tajny spisek czeskich deweloperów. Dlaczego Czesi robią najbardziej realistyczne gry? Nie sprzedawajmy tego, bo ktoś to zrobi. I też usłyszałem przysłowie czeskie. Zlate czeskie ruciczki, złote czeskie rączki, że oto one właśnie, jest ich dużo małych rączek i one pracują na tą grę. W Czechach złote ręce, w Polsce lepkie ręce, no nie? Ale fajny materiał od chłopaków z To Znowu Oni. YouTuby, powiedzcie mi, czy czekacie na Kingdom Come Deliverance, czy może nie jest to gra dla was, ale jakoś się zaciekawiliście po posłuchaniu tutaj tej pogadanki? No ja czekam, oj czekam. A jak ty czekasz, to zostaw komentarz, czekam. Tak jest. Na moje dwie najlepsze gry to właśnie czeskie Mafia i Kingdom Come. No to jest popierdolone, nie? Że w 2001 roku studio z Czech było w stanie stworzyć tak imersyjny, ja bym bardziej powiedział imersyjny niż realistyczny, setting chociażby czasów mafijnych prohibicji Stanów Zjednoczonych. To jest niesamowite, bez kitu.